Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Mafię 2. Muszę wam powiedzieć, że w poprzednim odcinku było dosyć lightowo. Klub nocny, robiliśmy jako taksówkarz na dobrą sprawę, no i musieliśmy zakopać trupa. Tak więc dosyć lightowy był poprzedni odcinek. Dzisiaj czeka nas zdecydowanie cięższa praca. Jedna też z ciekawszych misji, tak więc ja was serdecznie zapraszam na dzisiejsze zmagania tutaj moje. Pamiętajcie, że jeśli wam się podoba, stawcie łapkę w górę. I co, przebierzmy się najpierw. Jeszcze może zanim się przebierzemy. Czekajcie, bo co my tu w ogóle mamy? Garnitur i ciemne okulary. Ale to jest taki dosyć średni strój. Kombinezon wyścigowy, strój galowy. Ja powinienem teraz mieć w ogóle w szafie ten... O, mam to, ale... O, tutaj jeszcze są koszula i spodnie. Wiecie co, to weźmy sobie tą koszulę i spodnie. Czy mi się wydaje, to będzie to, co ja myślę? Czekajcie, przejdziemy tutaj, żeby było więcej miejsca, żeby kamera troszkę więcej objęła. Tak, dosyć fajny jest ten strój. Wcześniej go nie mogłem założyć z tego względu, że gra mi na to nie pozwalała. Musiałem mieć normalny garnitur, a teraz już normalnie mogę tutaj sobie to ubrać. Weźmy sobie... Walnijmy butelkę coli, bo czeka nas naprawdę ciężki dzień dzisiaj w grze. No i lecimy do naszego kumpla wykonać sobie kolejną misję. Niestety mieszkamy na ostatnim piętrze, więc troszeczkę chodzenia będzie, zanim tutaj zejdziemy na sam dół. I chyba tędy, tak? Dokładnie. Who the hell was that? Guy's got a voice like Woody fucking Woodpecker. That was Marty. Remember the little kid used to live down the street from me? I had to pick up the truck here, so he gave me a lift. What's going on with the truck? It's gonna make us some nice cash. Hop in. I'll explain on the way. You drive. Where to? Riverside. All right, Riverside it is. Zwróćcie uwagę. Tak wyglądały w tamtych czasach ciężarówki. Ja jeszcze gdzieś tam pamiętam, że podobne wozy jeździły po polskich drogach, jak byłem dzieciakiem. Jakoś kojarzę taką konstrukcję auta. Ale no dobra, słuchajcie, naszym zadaniem na sam początek będzie... That's the first thing I wanted to do when I got out. Hey, come on. You had fun at the cat house, right? Yeah, I did. Thank you for that. But, everything between then and now, not so much. All right. Well, listen, today's gonna be a lot better, I promise. I sure as hell hope so. Naszym zadaniem dzisiaj będzie rozwożenie papierosów i sprzedaż ich. Tak więc musimy w ogóle zobaczymy, czy daleko to jest gdzieś. No troszkę tak. No dobra, to jedźmy i... O, zobaczcie, kolejny tutaj wóz ciężarowy, tym razem z paliwem. To muszę przyznać, że dosyć szybko takim pojazdem się jedzie. Aż się samochody wczytują na mapce. So what's the deal? Simple. We just gotta go to a couple of places and unload these smokes. Then we bring the truck back to Eddie and get our cut of the take. Piece of cake. Wait. You seem to remember getting thrown in the clink for a piece of cake just like this. Don't worry, I've done this before. First stop, Riverside. If you say so. Trust me, you're gonna thank me later. Jeśli gracie w gry i oglądacie filmy tego typu, takie jakieś mafijne, czy nawet jakieś takie filmy akcji, to pewnie zdajecie sobie już od razu sprawę z tego, że to rozwożenie fajek nie skończy się na rozwożeniu fajek. Byłoby za przyjemnie i za łatwo. Ale pamiętam, że ta misja była dosyć ciekawa, taka jedna z tych pierwszych, taka ciekawsza. Okej, muszę tutaj zdecydowanie szybciej hamować. Niestety przy takich gabarytach, przy takiej masie.
kurde, ci ludzie na was tak troszeczkę tępi są ci kierowcy. Nie wiem, czy to wynika po prostu z tego, że są stare czasy i faktycznie ci ludzie nie ogarniają tych starych maszyn, bo nie było jeszcze wtedy jakichś wspomagań kierownicy, przynajmniej tak mi się wydaje. Czy co, ale... Czasami to irytuje. Czekajcie, gdzie ja tu mam wjechać? Tędy chyba, tak? Dobrze, ja myślę. What now? Now we take care of our customers. These guys here buy in bulk from us. Come with me. Okay, climb up and hand me the goods. Hi, one carton of reds. Hand me a carton of reds, Vito. Jak widzicie, mamy wybór dwóch rodzajów fajek i po prostu musimy tutaj brać raz stąd, raz stąd. Vito, wake up and throw a carton of reds. Okay. All right. Hand it over. Na razie lajtowo. Here. Hey, good to see you. I'm all out of smokes. Give me a carton of blues. One carton of blues, Vito. Yeah, that's the one. Here it is. So the kid Mark, he works for Eddie too? In his dreams. Kid's not even 18 yet. He does jobs for me, drives me around, makes deliveries, that sort of stuff. Thinks he's a gangster though. Spends too much damn time at the movies. Well, if the kid's got you for a role model, he's in for a lot of trouble. Oh yeah, wise guy? He reminds me a lot of you when you was his age. Exactly. And I spent 2 years dodging bullets in Europe and 6 years in the can since I met you. That's what I mean by trouble. What's the matter? Somebody shit in your coffee this morning? It's like you forgot about all the good times. Yeah, remind me of those someday, would you? Tylko sobie obczaję, gdzie to jest. Okej, okay, na drugim końcu mapki. Ale mamy dosyć fajną, jak widzicie tutaj, drogę. Przecież cały czas autostradą. Tutaj trzeba będzie zjechać z niej. Żebym, kurde, tylko nie przejechał. Bo ja się rozpędzę na takiej fajnej drodze. Czasami mogę się zapomnieć. Zwróćcie też uwagę, jak tutaj wykorzystywano tutaj tę zabudowę do reklam. Nie wiem dokładnie, jak to się ma. A właśnie, już bym przejechał. Nie wiem, jak to ma dokładnie się do rzeczywistości, ale zakładam, że musiało w tamtych czasach być podobnie z tymi plakatami i reklamami jednocześnie.
Teraz czekajcie, jak ja mam jechać? Tutaj muszę zawrócić. Tak, tak, okej. See, what did I tell you? It's going like butter today. All right, this almost makes up for last night. Almost. Come on, what's better than this? You got fresh air, good company, and you're making a shitload of dough. Not too bad for a guy who just got out of the slam. All right, listen, the next few hours or anything like the last few hours, all's forgiven. There's the Vito I know. All right, we'll be there in a second. Carton of blues, if you please. Give me a carton of blues. Robi się, robi. Right. End it over. Tutaj widzę, że mniej zainteresowanych. Here it is. Hi, I'll take a box of reds. Carton of reds, Vito. Bingo. Here it is. What you selling, Mac? You buying or just window shopping? Maybe. We're selling smokes. $2 a carton, $100 a crate. I'll make you a deal. You fork over 10 cartons, and maybe we'll let you and your buddy get out of here in one piece. Hey, look, pal. How about you get back in your cute little car with your little friends there, and I'll pretend I never seen you. Sound good? You don't get it, do you, you fat motherfucker? This is our turf, and it's gonna cost you to operate here. Now pay up. You're the one who doesn't get it. You have any idea who you're talking to? One last chance. You walk away now and... Yeah, I'll tell you who I'm talking to. A fat two-bit fucking dago door-to-door salesman hawking stolen cigarettes on my turf. And it's time to close up shop, asshole. Okay, boys? I think it's time for a fire sale. Shit! Joe! Oh, fuck! What do you say now, Porky? What do I gotta say? That's what I gotta say. Come on, hop in that car and let's go! No ja na ich miejscu nie robiłbym takich akcji tutaj. Bo może się to dla nich bardzo, ale to bardzo źle zakończyć. Powiem wam, że no nie mają naprawdę super fury. Zwróćcie uwagę na tą, którą my jedziemy. Jak fajnie tutaj to wszystko wygląda. Oni mają jeszcze lepszego hot roda. Tak więc... Trzeba im przyznać, że jeśli chodzi o gust do aut i możliwości, jakie mają, są super. Jednak z tego, co pamiętam, chyba ich nawet nie będziemy mogli tutaj dogonić. Mają lepszą furę od nas, mimo że daje z siebie 200% teraz. Jeśli chodzi o prowadzenie, żeby w nic nie przycznąć, to zobaczcie, jakie oni mają przyspieszenie. Dosłownie znika mi z pola widzenia. A jeszcze go gdzieś tam widzę, ale no. Widzieliście, tak to było skryptowane, że oni po prostu znikli, jak wjechali do tunelu. Tak więc ich się nie da dogonić właśnie, więc trzeba będzie ogarnąć inaczej to wszystko. Ja tutaj sobie wjadę, poszukam jakiejś budki telefonicznej, bo taki mamy cel. Gdzieś tu powinna być... O, mamy, dobra. Zaparkuję sobie tutaj i wejdziemy sobie do środka. Czy ciebie facet porąbało?
Eddie, it's me, Vito. Listen, we got a problem. We were moving the smokes, and then these greasers came out of nowhere and set the fucking truck on fire. What? You fucking kidding me? You couldn't handle a bunch of grease balls? What the fuck happened? Look, Eddie. Listen, it's not our fault, okay? They set the fucking truck on fire before we knew what was happening, and everything burned up. All right, we popped one of the guys, but... What do I fucking care? Just bring me my money. I paid $2,000 for that truck, and I want it back. Lucky for you two retards, I got Derek's guy Steve here with me. We were just talking about what to do with those punks. We're gonna take care of them now. Steve will meet you at the Crazy Horse. You know it? Okay. Crazy Horse. Yeah, I know where it is. Steve's gonna have a few guys with him. Show him that nobody fucks with us. No shooting, though, so it looks like just another gang fight. I don't want to read about a bloodbath in the papers tomorrow. All right, sure, Eddie. Don't worry. We'll take care of it. Ja bym powiedział inaczej. Nie mogę nic obiecać. Crazy Horse. Good news is he's gonna help us out. Bad news is Eddie wants his money back. All $2,000 of it. Shit! You really think we're gonna get $2,000 out of these guys? I don't know. We'll see what Steve's got in mind. You know he ain't doing this out of the kindness of his heart. Let's go. Dobra, śmigamy. W ogóle pokażę wam jeszcze tą furkę, bo jest fajnie stuningowana tutaj. Zwróćcie uwagę. No i w miarę szybka. Ale jest nie na tyle szybka, żebyśmy ich dogonili. Eddie was fucking pissed on the phone. Sure he was. Just like I'm pissed right now. Even if these assholes ain't got a dime, I'm gonna kick $2,000 worth of shit out of them. I'm with you. But what's Steve doing working for Eddie? He works for Derek, and Derek's with Vinci's crew. How the hell should I know? But hey, you're still gonna take jobs from Derek, right? Even though you're working for Eddie? We all gotta do what we gotta do to get by. Daleko w ogóle mamy? A w sumie nie, przy takim szybkim aucie raz, dwa dojedziemy. What are you trying to kill us? Jeez, relax, will you? Lepszymi, bez dwóch zdań, ale też nie jest do końca źle. Jak na darmowe auto. Z tego co wiem, jak każde włożone auto do garażu jest potem nasze, więc... Hey guys. Marty? What are you doing here? Hey Joe. I'm going with you on this one. Steve needed help. He said I could come along. Steve, isn't this, Kids gotta learn sometime. Okay. Why are we here, Steve, huh? The guys we're looking for are all headed to the foundry. This is where they usually meet, so we'll start here. Then head over to the foundry to finish the job. And, why'd you volunteer to help us? Those bastards trashed my cousin's car. They robbed him and knocked out three of his teeth. Yeah, those fucking assholes. They make problems all over the city. What'd you Shut up, kid. I'm talking here. So, like the Bible says, an eye for an eye, tooth for a tooth. And, well, we'll just start with this joint. So what's the plan? First, we're gonna trash this place. And how are we gonna do that? With this. Go ahead, boys. Hey, come on, guys. Now you can either help us or stay out of our way. Let's go teach these fuckers a lesson. What the fuck was that? That's fucking beautiful. Okej, możemy troszkę się pobawić, rozwalając tą tutaj ruderę. Patrzcie, to wszystko odpada. Talerze lecą. Szkoda, że tak mało naboi mamy. Okay, that's enough. Let's leave him a little present. Vito, Marty, I got some Molotov cocktails in the trunk.
Go get them and throw them in. My pleasure, Steve. Okej, weźmy sobie. Ej, nie siadaj. Co ty robisz? Serio? Przejdziesz naokoło, żeby wziąć kolejny koktajl? Vito, czy ty jesteś porąbany jakiś? Człowieku, wystarczyło przejść obok. Dobra. Rzucamy, żeby spalić im tą... Ale pięknie! Ta misja strasznie przypomina mi misję z GTA 5. Ej, ty też w podobny sposób rozwaliliśmy. Chatę. Pewnie pamiętacie tą misję, też mi sprawiła tutaj dużo frajdy. Tylko tam troszkę w inny sposób to wszystko szło. Najpierw rozwaliliśmy ludzi, a potem podpalaliśmy w fajny w ogóle sposób całą chatę. Wow, czekajcie. Ała, 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 ała. Dobra, wsiadamy i jedziemy. Ale trzeba przyznać, że dosyć mi to dużo frajdy teraz sprawiło. A tak więc... jedziemy dalej. To, co się za chwilę będzie działo, to naprawdę będzie coś konkretnego. Mogę wam tutaj już to obiecać. Czekajcie, zobaczymy jak jest daleko. Nie, blisko to jest, okej. Hey, how'd you get in here? Follow the fucking yellow brick road. Next. Ha, nice one. You fuckers are dead. Joe, watch out! Thanks, kid. Shit, they got guns! Let them have it! No i się szykuje walka gangów, co mi się osobiście bardzo podoba. Nie zginąć, typ. Dobra, słuchaj, dzięki, to zregeneruje zdrowie. Teraz to będzie niezła zabawa, naprawdę. Brakowało mi troszkę już takiej, wiecie co, strzelaniny. Były w poprzednich misjach takie akcje, ale dosyć malutko, jak na naprawdę już 8 rozdział, to strzelania było dosyć mało. Let's go, Vito. Eat lead, assholes. Ale dostał w dupę prosto. Pięknie. Dobra. Trzeba też być ostrożnym, bo naprawdę tutaj przy takiej ilości przeciwników bardzo łatwo jest zarobić kulkę. Patrzcie, dwa strzały w moją stronę. Już źle zdrowia mi zabrało. Ja ogólnie gram sobie na średnim poziomie, jak w większości gier. Żeby nie było też za... dużego problemu. No wiecie, ja lubię sobie zawsze z wami pogadać na różne tematy. Grając jednocześnie, jak kiedyś się gra na jakichś trudniejszych poziomach, to ten poziom skupienia jest znacznie mniejszy. Okej. Okay. Tutaj wszystkich rozwaliłem. Mamy kolejną tutaj grupę. Okej, okay, dobra, słuchajcie. Przy kampie sobie. Dobra, dostał Heda. Powiem wam, że chciałbym sobie te wszystkie furki tutaj, które są, te stealingowane. Móc zabrać do swojego garażu. Właśnie mówiłem wam wcześniej, że praktycznie chyba każdą furkę, którą przywieziemy do swojego garażu, będziemy mogli zatrzymać. Ona się nam zapisze.
Nie wiem, czy jakiś limit jest, ale kurde, właśnie nawet chyba powiedziałbym, że nie ma jakichś limitów większych. Tak więc... Mówię, z chęcią bym tutaj te fury ich wziął, chociaż nie wiem, czy te pojazdy, które widzicie, to nie są w jakiś tam stopniu te, które też mam, bo też takiego Hot Roda mam w swojej kolekcji, widzieliście, miałem okazję nawet nim pojeździć. Dobra. A, myślałem, że dostał, jednak nie. Mogę strzelić w auto. Dostał czy nie? Bo troszkę za daleko nich jestem, żeby tak na strzała ich zdjąć, chociaż będę próbował. Ale koleś dziwnie tutaj się... O, dostał. Dostał, pięknie. No dobra. Nie wiem, po co była taka scenka, można było przecież od... A, można zobaczyć sobie hamburgera wszamać. Jak o mnie pomyśleli. Mam nadzieję, że jest cola, a nie piwo. Cola. Ha! Pewnie dlatego, że widzieli, że w większości pijem kolę. Brałem z lodówki w domu. Tutaj mamy od razu też inną broń, bardziej długodystansową, co mi się osobiście bardzo, ale to bardzo podoba. Nie wiem, czemu takie cięcie tutaj zrobili. Można tutaj było przecież normalnie przejść do tej lokacji. Ale okej, dobra. Czeka nas kolejna tutaj rundka. Dobra, dostał. Zobaczcie na mapkę, ile ich tutaj jest. Tylko teraz pytanie, gdzie oni są dokładnie. Ja już tego za bardzo nie pamiętam. Ole teraz! Mołotow, ale ich tu jest. Masakra. Tamci idą w bezpośrednią walkę, chyba ich porąbało. Czy oni się wycofali dlatego? Chyba tak. Dobra, czekajcie. Jednak tutaj w tej grze trzeba często gdzieś tam za tymi osłonami się trzymać, bo inaczej lipa. Dobra, dostał. Fajnie, że właśnie tą broń mamy. To też za dużo naboi nie ma, więc trzeba naprawdę ją oszczędzać. Jak porządnie przycelujemy, to... Mnie wkurza czasami, że oni mi te... przejmują wszystkie fajne miejscówki, gdzie można tutaj się przykleić do ściany. Dobra. Tamci spinkalają, oni już wiedzą, że tyle ich już ludzi załatwiliśmy, że mają marne szanse. No ale wyłaź, koleś, kurde, nie bądź cipa. Dobra. Co, rzućmy może, gdzie mam tego Mołotowa. Brałem przecież Mołotowa, czekajcie, gdzie jest Mołotow? Dobra, nieważne, jestem Mołotow. Wydawało mi się, że wziąłem z ciała po prostu jakiegoś tam rywala. W ogóle też żelboje to strasznie mi się kojarzą z tym, z Bulim. Nawet koleś ten pierwszy, który gdzieś tam został rozwalony przez jednego z naszych przy bramie, i strasznie wyglądał jak jeden koleś z Bulliego. Też naprawdę mega fajna gierka, którą widziałem, że na moim kanale sporo osób oglądało, więc jeśli nie widzicie, to sobie zerknijcie, może wam się też spodoba. Kurde, no normalnie, patrzcie, mam go na celowniku. Ale się nie da trafić, coś się zbugowało tutaj. Nie chcę za bardzo też, o, teraz. Kurde, no. Skubany. Patrzcie. O, jednak musiał się wychylić.
I tutaj jest kolejny i bang, jeszcze trzech zostało. Przynajmniej trzech. O, ale pięknie zarobili, chyba ostatni. O, pięknie. Czyżby to wszystko? My tu mieli strzelbę, no konkretnie. Jakbym tam podszedł bliżej ich, to by było po mnie. A, tu jeszcze, czy nie? Nie, to już jest końcówka, dokańczają tutaj resztę. No fajna misja, naprawdę bardzo, bardzo fajna misja. Listen, this got way out of hand. Eddie's not gonna be too happy. Eddie'll be fine. What are we gonna do? Just let him kill us? These fucking dirtbags won't be bothering nobody. No more. What now, Steve? Now I'm gonna go home and see if that castor oil's working. I've been blocked up for weeks. I'll see yous later. Joy, Joe and I still got a lot of work to do. We'll catch you later. Shit, where are we gonna get the two G's for Eddie? You got any idea how much a car like this goes for? Damn, Vito, you're a genius. These babies ain't cheap, right? I bet Derek would give us at least a grand for that one. All right, I'm gonna drive this baby over to Derek's. I'll meet you back at the Falcon. Sounds like a plan. I'll see you at the bar. Okej, słuchajcie, w tym momencie zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Oczywiście musimy teraz wziąć jednego z tych, znaczy tego, te autko musimy sobie wziąć i pojechać je sprzedać. Ja podobne mam w swoim tutaj ekwipunku, więc nawet tutaj nie będę jakoś kombinował, żeby takiego zdobyć i do garażu wprowadzić, no bo mówię, takie autko ja już posiadam, nawet dwa posiadam takie, jeden w tym rodzaju, drugi troszeczkę inaczej skonstruowany, ale są to bardzo fajne, szybkie furki. Tak więc słuchajcie, na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek, już tak długo trwa. Mam nadzieję, że wam się podobało, było sporo strzelaniny, co osobiście uwielbiam. Mam nadzieję, że wam też się spodobało, jeśli tak koniecznie stawcie łapencję w górę i czekajcie na kolejne materiały z Mafii 2 na moim kanale. Cześć!